Nawet sondaże w Polsce są fałszowane. Następnie co nieco o Rosji. Pierwsze Abramsy już w kraju. A Zełenski zwolnił bliskich współpracowników. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj dalej takie polowe warunki, pewnie jakość obrazu nie jest jakaś najlepsza. Nagrywane telefonem, a dzięki w ogóle za informację o tym obiektywie. Tam wspominałem Wam ostatnio o tym, że paruje mi obiektyw w aparacie w telefonie po tym, jak wymieniłem ekran. Ale faktycznie jak przestałem z nim już wchodzić później do wody, to gdzieś tam wysechł też w środku i jak nie ma takich naprawdę gwałtownych zmian w temperaturach, jest lepiej. Już nie ma takiej nie wiadomo jakiej pary, ale dalej jest coś tam uszkodzone, bo jest tak, że nawet jak mam, jak powiedzmy mam mokry palec, myłem ręce i wziąłem telefon i dotknę delikatnie tylko wejścia do ładowarki, to automatycznie wczytuję, że jest wilgoć i nie można go ładować przez kolejne pół godziny, więc no, nie polecam wymian ekranów w telefonie, nawet jeżeli robicie to w oficjalnym serwisie, w tym przypadku Samsunga akurat, ale z tego co słyszałem, to tak jest u wielu producentów, no niestety, ale mam nadzieję, że dziś jakość będzie nieco lepsza, na pewno nie taka jak w naszym biurze, bo nie brałem ze sobą żadnego sprzętu, po prostu nagrywamy dla Was, żebyście byli na bieżąco i co, zacznę. PiS nie zrobił z punktu widzenia swoich wyborców nic, co by mogło skłonić ich do zmiany, co by mogło wycofania poparcia. Premier Mateusz Morawiecki kazał szefowi swojej kancelarii spotkać się z przedstawicielami nadzorowanej przez rząd sondażowni CBOS. Wynika z kolejnych ujawnionych e-maili. Oni mi ostatnio sporo namieszali przez swoją niefrasobliwość. Czytamy w wiadomości Morawieckiego. Korespondencja rozpoczyna się od wiadomości premiera Mateusza Morawieckiego do szefa jego kancelarii Michała Dworczyka i Andrzeja Klarkowskiego, dyrektora Departamentu Studiów Strategicznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz członka Rady CBOS z ramienia Sejmu. Wysłano ją 2 grudnia 2018 roku, to tylko kilka tygodni po wyborach samorządowych. Michał, spotkaj się z panią profesor Grabowską i przewodniczącym Rady CBOS-u, aby poprosić ich o to, co Andrzej ci jutro pokrótce przedstawi. Oni mi ostatnio sporo namieszali poprzez swoją niefrasobliwość, napisał w e-mailu szef rządu. Od Dworczyka otrzymał odpowiedź, że następnego dnia cały dzień będzie w kancelarii, czeka na informacje od Klarkowskiego i działa. Następną wiadomość wysłał premierowi 3 dni później po spełnieniu jego polecenia. Zgodnie z twoim zaleceniem spotkałem się z dyrektor CBOS-u, panią Grabowską. Zaprosiłem do udziału i na świadków również Parucha i Klarkowskiego. Uprzejmie, ale stanowczo poprosiłem o konsultację z Radą CBOS działań, które mogą mieć konsekwencje polityczne. Argumentowałem, że unikanie takich sytuacji jak ostatnio to plus przede wszystkim dla CBOS, bo jak będą tak dalej działać, to ludzie będą uważać, że angażują się w intrygi polityczno-partyjne. Po dyskusji doszliśmy do konsensusu, informował Dworczyk. Następnie powiadomił Morawieckiego o jeszcze jednym problemie z CBOS. W jednym z sondaży uwzględniono Beatę Szydło, a zabrakło w nim Piotra Glińskiego, co nie spodobało się szefowi kancelarii. Natomiast teraz idzie badanie, w którym przywrócili Szydło, ale wyrzucili Glińskiego. Już przekazałem info tłumacząc tę sytuację. Na przyszłość zawsze będą wszyscy wicepremierzy, a nowe pomysły będą konsultowane. Czytamy w ujawnionym e-mailu Dworczyka. Odpowiedź premiera była krótka. Okej. Polityk dodał jeszcze emotikon z uśmiechniętą twarzą. CBOS to ośrodek badania opinii publicznej działający jako fundacja finansowana przez rząd, nad którą nadzór sprawuje premier. Z ujawnionej korespondencji nie wynika, jakie konkretne wyniki CBOS wywołały reakcję Mateusza Morawieckiego, który polecił zorganizowanie spotkania z władzami organizacji. Jednak dochodzi do niego tuż po wyborach samorządowych. To newralgiczny okres, gdy sondaże nabierają szczególnego znaczenia. Jesteśmy z wami przeciwko elitom i to się podoba. PiS jest w zasadzie jedynym ugrupowaniem, które potrafi narzucić temat. No i cóż, witamy w Polsce. Tutaj nawet sondaże są jawnie fałszowane. Proszę bardzo. Oczywiście jutro cały dzień jestem w KPRM, więc czekam na info od Andrzeja i działam. Michał. Michał, spotkaj się z panią profesor Grabowską i przewodniczącym Rady CBOS-u, aby poprosić ich o to, co Andrzej ci jutro pokrótce przedstawi. Oni mi ostatnio sporo namieszali poprzez swoją niefrasobliwość. To jest jeden z tych maili, które właśnie wyciekły. No i teraz już nie dziwi to ciągłe rosnące poparcie dla PiS-u, które już chwilami wydawało się wręcz niemożliwe, biorąc pod uwagę inflację, przekręty, afery, za którymi stoi rząd, kiedy
realnie rzecz biorąc, coraz więcej ludzi czuje się gorzej w tym kraju, bo po prostu nie mogą utrzymać się od pierwszego do pierwszego i cały czas widać niekompetencje rządu, a tutaj proszę bardzo, cały czas mają szansę nawet i na nie tylko wygraną, ale niektóre sondaże jeszcze niedawno dawały im samodzielną wygraną. Jak się okazuje, te wiadomości sięgają aż 2018 roku, czyli jeszcze przed wyborami parlamentarnymi, kiedy te sondaże były wyjątkowo istotne. Pamiętajmy, że teraz jesteśmy przed kolejnymi wyborami. Wyniki pokazujące zadowolenie Polaków z działań PiS-u, uwielbienie dla pana Kaczyńskiego, czy rosnące zaufanie do polityków partii rządzącej, a coraz niższe dla polityków opozycji. I to wszystko mogło wpłynąć na opinię później wielu ludzi, bo to jest samospełniająca się przepowiednia, którzy swoje zdanie opierają później na zdaniu innych ludzi, na zdaniu sondaży, z tego względu, że wiele osób ma tak, że nie chce oddać zmarnowanego głosu, a jak zagłosuje na tych, którzy i tak nie wygrają, no to czują się, jakby ten głos został zmarnowany. Lubimy być ze zwycięzcami, lubimy głosować na tych, którzy finalnie wygrywają, dlatego są zawsze dwie bardzo duże partie, czy dwie bardzo duże osobowości, kiedy jest kampania prezydencka, no i cała reszta ma znacznie niższe poparcie z tego względu, że właśnie większość osób chce głosować na zwycięzców, czyli na te dwa obozy, które mają największe szanse na wygraną. Można więc stwierdzić, że od 2018 roku część Polaków jest otwarcie manipulowana, przynajmniej od 2018, bo tutaj mamy dowody, jak chociażby Ewa Zamojska napisała: to mówcie, że CBOS, czyli Centrum Bezpieczeństwa, Centrum Bezstrzelnego Oszukiwania Społeczeństwa działa na zlecenie PiS-u. Aha, czyli jest tak wiarygodne jak Trybunał Konstytucyjny i NBP. Tak trafnie napisała jedna z użytkowniczek na Twitterze. CBOS teraz można zwyczajnie traktować jak każdą inną propagandową tubę Prawa i Sprawiedliwości. Kiedy przeprowadzisz sondaż, zawsze uzyskuj najlepsze wyniki, jakie można kupić. W tej sytuacji to chyba najbardziej trafne słowa. Niestety. Następny temat. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51 части... Zachód myli się, oczekując, że może doprowadzić do upadku współczesnej Rosji na wzór upadku Związku Sowieckiego. Państwo Putina jest o wiele bardziej odporne niż Gorbaczowa czy Jelcyna, pisze amerykański magazyn Foreign Affairs. Jestem daleka od szukania analogii z upadkiem ZSRR, ponieważ tym, od czego Putin stroni, są zmiany wewnętrzne. Wskazuje zaś w rozmowie z PAP Agnieszka Legucka, analityczka do spraw Rosji Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Większość osób próbuje szukać analogii z rozpadem ZSRR polegających na tym, że możliwy jest rozpad Rosji. Pewnych analogii można poszukiwać w tym sensie, że może dojść do nieoczekiwanych sytuacji. Również rozpadu ZSRR nikt się przecież nie spodziewał, mówi Agnieszka Legucka. Jestem jednak daleko od szukania analogii z upadkiem ZSRR, ponieważ tym, od czego Putin stroni, są zmiany wewnętrzne. Często nie zwraca się uwagi na to, że za rozpadem ZSRR stały decyzje wewnętrzne, w tym o osłabieniu systemu od wewnątrz. Gorbaczowskie pierjestrojka i głasnost. Jednak Putin te lekcje odrobił jako dyktator i tyran, który chce utrzymać się u władzy. I teraz tendencja jest odwrotna. Postawiono na cenzurę wojenną, wzmocnienie struktur siłowych, zlikwidowanie wolności słowa, tłumaczy analityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Rosja będzie przeżywała recesję i ograniczenie dostępu do technologii zachodnich. Jednak system będzie się trzymał, opierając się na elementach jak represje i terroryzowanie własnego społeczeństwa. Również ZSRR dość długo trzymał się na tych elementach, dodaje ekspertka. Według niej słabym punktem obecnego systemu jest jego personalizacja, czyli sam Władimir Putin. Brak tego elementu, i niekoniecznie chodzi tutaj o odejście Putina, może rozsypać całą układankę. Na razie jednak system umacnia się także poprzez tzw. specjalną operację wojskową. Jeśli chodzi o sankcje gospodarcze i ich wpływ, to na razie nie widać pęknięć wśród elit, ocenia. I w wyspełnienie ratyfikowanych Federalnym Sobraniem 20... Jak pisze dalej dziennik.pl, w rzeczywistości to mylna polityka gospodarcza Sowietów i seria politycznych potknięć sowieckiego lidera Michaiła Gorbaczowa spowodowały, że kraj rozpoczął autodestrukcję. Putin nauczył się bardzo wiele z sowieckiego upadku, unikając chaosu finansowego, który wykończył finalnie Związek Sowiecki. No i nie ma tutaj absolutnie wątpliwości, że Putin jest genialnym przywódcą, który swoją pozycję budował przez całe lata i nie pozwoli na to, żeby cokolwiek, tym bardziej sankcje, zepsuło jego wizerunek i doprowadziło do upadku Rosji. To jest właśnie ta różnica pomiędzy demokracją a państwami, które tylko z demokracją mają tyle wspólnego, co nazwa. Bo
kiedy mamy system typowo demokratyczny, w którym co 4, co 5 lat całkowicie zmienia się władza, to ta władza siłą rzeczy musi dbać tylko o to, co jest tu i teraz. A ten człowiek, zapewniając sobie władzę przez kilkadziesiąt lat, może myśleć dużo bardziej długoterminowo. Na co demokracja nie za bardzo pozwala. Kiedy w demokracji w dodatku mamy jeszcze system przedwyborczy i powyborczy. Kiedy to zawsze idzie się w czysty populizm, który nie ma absolutnie poparcia gospodarczego, bo chcemy dopompować, tak, to jest zupełnie to samo, co dzieje się teraz. Chcemy dopompować kieszenie Polaków dodrukowanymi pieniędzmi, nieważne jaka będzie inflacja, jak to zrujnuje naszą gospodarkę w długim terminie. Ważne, żeby teraz Polacy poczuli, że dostają coś na konto, że ta władza chociaż daje, a tamci nie dawali i tak dalej, i tak dalej. To jest skrajnie destrukcyjne i bezmyślne. Ale tak właśnie działają systemy demokratyczne, bo zaczęła się kampania wyborcza i wydają nasze pieniądze, żeby nas przekupić naszymi pieniędzmi do tego, żebyśmy na nich do cholery zagłosowali. Więc jeśli Zachodowi zależy na porażce Putina, no to będziemy musieli trochę bardziej się wysilić, bo jak na razie sankcje nie wzruszają nawet rosyjskich oligarchów, którzy w bardzo sprytny sposób je przecież obchodzą, kupując nieruchomości chociażby na Bliskim Wschodzie. Świat nie kończy się na Europie. Nie wiadomo, że Rosja nie jest też w nie wiadomo jak dobrej sytuacji, oczywiście, bo nie byli oni w stanie chociażby spłacić długu publicznego pierwszy raz od rewolucji bolszewickiej, co wynikało przede wszystkim z odłączenia Rosji od systemu SWIFT, ale mimo wszystko, biorąc pod uwagę skalę, na jaką wszystkie te restrykcje zostały nałożone, to Putin radzi sobie naprawdę w tej sytuacji bardzo dobrze i raczej na jego upadek będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Następny temat. Do Polski dotarły już czołgi Abrams, na których będą się szkolić polscy żołnierze. Informację przekazał wicepremier minister obrony narodowej Mariusz. Do Polski dotarły pierwsze Abrams. Minister obrony narodowej Mariusz. Do Płaszczak. Łącznie polska armia ma zostać wyposażona w 250 takich czołgów. Polska będzie dysponowała nowoczesną, potężną siłą, aby w sytuacji zagrożenia odstraszyć agresora, podkreślił minister obrony narodowej. Minister obrony Mariusz Błaszczak poinformował, że pierwsze czołgi Abrams, na których będą się szkoliły polskie załogi, są już w naszym kraju. Informacje wraz ze zdjęciem czołgu na lewecie samochodowej, jadącej autostradą, szef resortu obrony opublikował na Twitterze. Będziemy gotowi, kiedy pojawią się pierwsze z 250 najnowocześniejszych czołgów, które zamówiliśmy. Polska będzie dysponowała nowoczesną, potężną siłą, aby w sytuacji zagrożenia odstraszyć agresora, napisał polityk. 5 kwietnia w pierwszej warszawskiej brygadzie pancernej szef Ministerstwa Obrony Narodowej podpisał umowę na zakup 250 czołgów Abrams dla Wojska Polskiego od USA. Umowa przewiduje kupno tych maszyn wraz ze sprzętem towarzyszącym, obejmującym 26 wozów zabezpieczenia technicznego i 17 mostów towarzyszących, a także pakietem szkoleniowym i logistycznym oraz zapasem amunicji. Jej wartość wynosi około 4,75 miliardów dolarów. Czołgi Abrams w najnowszej wersji trafią do jednostek rozmieszczonych we wschodniej części Polski, na wschodnią flankę NATO. Przede wszystkim do 18 Dywizji Zmechanizowanej, w tym również do 1 Warszawskiej Brygady Pancernej. Zakończenie dostaw planowane jest w 2026 roku. Czołgi Abrams, na których będą szkolić się żołnierze Wojska Polskiego, są już w Polsce. Będziemy gotowi, kiedy pojawią się pierwsze z 250 najnowocześniejszych czołgów, które zamówiliśmy. I okej, jest to zdecydowanie jakiś tam sukces, biorąc pod uwagę, że w ostatnim czasie jedynie traciliśmy sprzęt wojskowy, oddając chociażby wszystko Ukrainie, nie dostając w zamian niczego, bo Niemcy nam tylko obiecali, że dadzą nam czołgi, a później się okazało, że nawet ich teoretycznie nie mają, przynajmniej z ich oświadczeń tak wynika. Jedyne, czym możemy być zaniepokojeni, to fakt, że zakończenie dostaw planowane jest w 2026 roku. Jeśli w takim tempie mają zamiar przesłać nam czołgi, to równie dobrze może się to skończyć jak z tymi niemieckimi czołgami, których nigdy nie otrzymaliśmy, bo tutaj może się okazać, że z tych 250 obiecanych Abramsów dostaniemy jedynie jakąś marną część. Marną w takim okresie, w takim czasie, w jakim jesteśmy teraz, czyli na skraju konfliktu. Jak już przy niemieckich czołgach jesteśmy, to jak sam przyznał szef MON Mariusz Błaszczak, chyba nikt się już nie łudzi, że Polska kiedykolwiek ten sprzęt dostanie. My nie liczymy na to, wszystko wskazuje na to, że był to tylko zabieg propagandowy. Można się z tego jedynie śmiać, bo chyba tylko Polska może dać się aż tak wyrolować. Z drugiej strony sytuacja jest naprawdę poważna, bo w razie jakiegokolwiek zagrożenia jesteśmy w nieciekawej sytuacji. A pamiętajcie, że
przed konfliktem na Ukrainie też większość osób mówiło, że absolutnie do tego nie dojdzie. Następny temat. Держави і зв'язків, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії, ставлять дуже серйозно. Президент України Володимир Зеленський в неділю звільнив шефа Служби безпечення України Івана Баканова і прокуратуру генеральну Ірину Венедіктову. Декрети, датовані на 17 липня, опубліковано в неділю вечором на стороні інтернетової президента. Он сам узасаднив свою децизію в медіях społecznościowych. Однак в понеділок бюро президента України вияснило, що виміняна двійка została odsunięta od pełnienia obowiązków, co nie oznacza jeszcze ich zwolnienia. Pełnienie obowiązków prokuratora generalnego Zeleński powierzył dotychczasowemu zastępcy prokuratora generalnego Oleksijowi Simonence. Na dzień dzisiejszy zarejestrowano 651 postępowań karnych dotyczących zdrady i współpracy z wrogiem, pracowników prokuratur, organów dochodzeniowych oraz innych organów ścigania. W 198 postępowaniach karnych zainteresowane osoby zostały poinformowane o podejrzeniach, napisał prezydent Ukrainy. Dodał, że chodzi w szczególności o ponad 60 pracowników prokuratury i SBU, którzy pozostają na terenach okupowanych i działają przeciwko swojemu państwu. Taki szereg przestępstw przeciwko fundamentom bezpieczeństwa narodowego oraz powiązania odnotowane pomiędzy ukraińskimi siłami bezpieczeństwa a rosyjskimi agencjami wywiadowczymi rodzą bardzo poważne pytania. Każde z tych pytań otrzyma właściwą odpowiedź, podsumował Zeleński. Andriy Smirnow, wiceszef biura prezydenta Władimira Zeleńskiego, podkreślił, że szef państwa podejmie decyzję w sprawie tego, czy kierować do parlamentu wniosek o dymisję Bakanowa i Wenediktowej po zakończeniu kontroli służbowych. Wiceszef biura przekazał, że odsunięcie od obowiązków związane jest z tym, że długo czekano na konkretne i radykalne skutki działań kierowników tych organów w sprawie oczyszczenia struktur z kolaborantów i zdrajców, pisze Ukrinform. Zostali na okupowanej terytorii i pracują proti naszej krajowi. Jak widzimy, już nawet do zachodnich mediów docierają informacje, że są Ukraińcy, którzy przestają być wierni ojczyźnie. Jest to naprawdę, jeszcze miesiąc temu byłoby to totalnie nie do pomyślenia. I to ludzie u władzy, którzy udają, że zwycięstwo ich kraju jest dla nich najważniejsze. Jest jedyną drogą do zakończenia tego konfliktu i chcemy utrzymywać taką narrację, że Ukraina jest spójna. Być może jesteśmy bliżej potencjalnego dogadania się Putina z Ukrainą niż nam się wydawało i akurat dla nas mogłoby być to na rękę. Tłumaczenie, że jest to jedynie odsunięcie od obowiązków, a nie zwolnienie, wydaje się troszkę dziwne, biorąc pod uwagę, jakie zarzuty są wobec nich stawiane. Kolaboracja z wrogiem raczej nie jest czymś, co można jakkolwiek usprawiedliwiać, zwłaszcza w takim czasie. Chyba że Zeleński nie ma żadnego problemu ze współpracą ze zdrajcami ojczyzny, no to okej. Każdy ma swoje priorytety. Dzięki Wam bardzo serdecznie za uwagę, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia codziennie o 6.30 i 18.00. Ej mama! Nie wiem, co tak mnie ciągnie do ciebie. Może to twoje spojrzenie, może to, że palimy, co rosło w glebie. Ciebie to chciałbym łapać za rękę, nie myśleć już nigdy więcej. Dla ciebie napiszę piosenkę. Może pojebaną, nie jestem normalny. Przy tobie czuję się jak ten lew.